stronie ich widzimy i pan prezydent oczywiście ma wolne, bowiem zielona flaga tutaj nie... Nie wystawiona. I mandaryni wisi. I tutaj po lewej stronie państwo mają Muzeum Powozów, jedne z ciekawszych muzeów. Muzeów w portuje się przy Lizbonie, więc można było spokojnie wypływać na Nowe Lądy, ale również w wielu tak jest bardzo ważna w rolnictwie portugalskim. I mamy również tutaj most, most, który kiedyś był nazywany mostem Salazara. On został tak. I tutaj wiele potraw, wiele produktów, na przykład afrykańskich, można również tutaj kupić, bo nie zapominajmy, że w Lizbonie mamy wielki kulturowy tygiel. Nie tylko sami Lizbończycy. W tym roku Portugalia została ogłoszona republiką, więc już ponad 100 lat Portugalia nie ma króla. A król niestety... I tu po lewej stronie, jak państwo zwrócą uwagę, mamy łuk triumfalny i on prowadzi przez bardzo popularną...
dużo ich życie. To nie mam bądź tam mój listo, to nie mamy go uczyć. A jestem pomieszanie stylów, ale jest przepiękne to wejście. Po prawej stronie to minęliśmy Teatr Narodowy Królowej Marii II. Mówiła też pani Grażyna od Hiszpanów, jak się wyzwalali w XVII wieku. Tivoli Hotel to właśnie tutaj fotoreporterzy, ci wszyscy paparazzi, pan kierowca, bo nasz kierowca jest wielkim fanem Realu Madryt, też chciał wyjść z autokaru i tam szukać tego Ronaldo, żeby go pocałował. No to nie, dzwonił do mnie, zagrał coś. Może jakieś. A w ogóle jak forma? Jest pytanie. Odsłoń ten pałąk, Jadzia. Weź ten kis z twarzy. Na bok weź. O. Ale to miałam lampę. No. I on był u nas proboszczem, awansował nam do oficjała i właściwie tyle z listem. A w kuli? Ja nie wiem jak tam to jest, tam jest zapisać. Z tego oceanu. No. Wiem, wiem. Widzicie ocean? No i to tak, ale to znaczy nie, bo to już jest wyjście na ocean, to jest tylko przejście tak jakby falochron, taki żeby chronił, ale generalnie to już czuć. Proszę. Chyba nie pada. Mogę stanąć? Fatima do was. Nie, to może coś. Ja zrobiłem. Para. Nie mam nikogo. Nie mam nikogo. A czy nie? 2 godziny. Dobra. Słuchajcie, znacie, bo na stateczku płyniemy, znacie taką fajną piosenkę o morzu. Najlepsze to tylko ze względu na przejażdżkę i wodę. No, na przejażdżkę i wodę, tak. Ale... Miasto, które bardziej nie lubię. Wenecji. Ale też wyjechałem po razu po prostu. Ja się ruszę z domu za to. Mam te 2 metry, ale po prostu takie wyglądale. No, to dlatego też ta rzeka tak nie ukupuje bilet dość drogo. Muzeum jest mało ciekawe, poza tam 2 salami ekspozycyjnymi. Ale dawne cło. No to przed Unią Europejską to tutaj życie tak tętniło, a teraz to nie... Sama starówka Porto, bo tutaj ten kościółek to jest święty Franciszek, ale ten biały pałac, który się pojawia tam z tyłu, to jest pałac arcybiskup i obok niego zaraz będą też takie 2 bliźniacze wieże widoczne. Tam jest katedra. Takiego małego kościółka, najwyższy punkt miasta.
powinien się po lewej stronie za chwilę pokazywać. Tam chyba jest. Taka kopuła troszeczkę. Nie, to nie jest tutaj. Ona jest taka wąska, ona się z tyłu powinna pokazać. Teraz katedra nam wychodzi na pierwszy plan. To jest katedra, te dwie wieże, które teraz się wychynęły. Te siwe takie, tak, to dokładnie se po portugalsku. Ile nam zostało? Czego? Kilometrów? 2 godziny. Plus VAT. Ja, no się, jak dobrze pojadą, to 2 godziny. Plus VAT. Taką... Oblegana. No? Oblegana. No widzieliście, że cała ekipa w pani siedziała tam. O, teraz widać tą wieżę kleryków. Widzicie, tam się pojawia z tyłu taka wysoka wieża. Będzie jeszcze widoczna zaraz po przekątnej. Ja pierwszy dzień akurat jak byłem, to tak nie byłem zadowolony, ale że no to im dalej, tym lepiej. O, i teraz bardzo ładnie widać na ostatnim planie. Drogi jest. I tak naprawdę ja bym się na to nie decydował, bo on jedzie tylko ten odcinek nad Nową Gają, czyli na... I tam chyba 4 osoby chodzą. Tak, to jest... Nie, to jest tylko i wyłącznie turystyka, którą zrobili, żeby... W takim punkcie założyła to dziewczę na to. Bo. A ja jeszcze nigdy nie robiłem, ale muszę ty zrobić. O. A czemuż nie? Tutaj tak jak mamy tutaj te łóżka. Muszę lecić na ziemię. Nie, łazience. Może? Czekaj, ja tam jeszcze łazienkę zrobię. No. Jak mamy? Łazience. No. Dobra, starczy. Ja bym jeszcze dał, nie? No właśnie. No ale... Czuję, że powie... Ja jak dam tyle czy tyle, to będę tak... Na cukierki nam przeznaczył. No. No tak. No to ja ci gadam, jak się niektóre rysa rozumie. Thank you.
dalej. Że poślisz, że ślicisz, pregamo, urtin mięty. Epsad dudu, uż, judeusz, influentus, nam admitiulis. I ze sprawą zapośluś, wzięłś nam zlejszawy i liminar, kłędu i zjeł, kłędu. Tu można sobie podejść, tylko ostrożnie, bo te kamienie... Chodź jeszcze tam podejdziemy do domu. To jest... Nie, chyba akacja podobna. Wisteria, podobne. Bez puszczy, to wie. No. E questa la trova. Vuoi vedere quell'altra? Questa è la casa. È la roba bella. Sono zdjęcie rozwodowe. A tu popatrz, chcę. Ale czekaj, ja muszę mieć...
Podejdźcie bliżej. Nie było ich na wystawie. Jak wam mówiłem o tym portalu chwały, który był w kapecie w Santiago de Compostela, no to ten jest porównywalny. W centralnym dostaliśmy jest oczywiście Chrystus. Widzicie, co trzyma w ręce? Kule. Kula jest to, że on trzyma, można powiedzieć, rękę stary, że to jest starne, to musi mieć nie wiadomo ile lat. Nie. Pamiętajcie Państwo, że takie budynki jak te, jeżeli są zrobione z piaskowca, jest duże natężenie dzisiaj ruchu ulicznego, jest dużo spalin, to co się dzieje? Piaskowiec pochłania to wszystko.
Łukasz, obróć się, Łukasz. Łukasz, obróć się. 17 czy 18? 17 chyba. 17.
Według mnie to widzę, że cały patent. Ja mieszkam w Ameryce, także... Na wakacje. Tam mają... Ale powiem... Podejdźcie, zaraz będzie czas. Zaraz będzie czas, powiem wam tylko co i jak. My zaraz na tamtej plaży się rozłożymy. Tak? Tak jest. Na tą plażę jedziemy, tam już widać miejsca nam szykują. Tak. Stoliki, ale stolików nie widać. Stoliki, piwko się leje. Proszę państwa, to wygląda niewinnie, bo to stąd wygląda jak pałki, nie? Taka sobie fala. Tutaj w tym miejscu są największe fale na świecie. 30 metrów fale były 2 lata temu. To się wydaje niewyobrażalne. To już są aktorki, a nie ten, ale chciałbym, żebyście zobaczyli, ale... Znaczy, bakalie mają przepyszne, naprawdę. To jest, ja tutaj się boję już wchodzić, bo ja się przewrócę. Zalaz.
No, dzięki. Jadka, gdzieś. Ale patrzcie, jak ta woda do przodu wpada. O, zaraz to wyjdzie. O, ty. Idzie duża. O kur... O ja się przejmuję. Zabrałam się, Kaj, bo teraz może być. Oj, na szczęście. O jaka teraz idzie. O, o. Super. O, o. O, jaka pięknie. Potrzymaj chwilę. Ale puść, nie chodzi to. Ale nic nie słyszę, żeby się coś. Nie, to nie, to coś kręci się już. Tak? Dobra, jeszcze raz. Ja to cały czas się kręci. A żeby jeszcze jedno. To zamknij. Ja teraz przodu, ja teraz. Mm. No cały czas chodzi teraz. No i teraz wydasz ciebie teraz. Dobra, obróć się. No. I po plaży. No, to tego.
obróćcie się razem tu. Nie, nie pójdę potem. Już? No, dobra. Kupił ten album, to jest jedno z trzech najczęściej odwiedzanych miejsc, które znajdują się w Portugalii. To jest miejscowość, która się nazywa Sintra. Neria tutaj była. Natomiast ta studnia, którą się tak schodzi się schodami na dno studni i potem zaczyna się takie przejście takimi podziemnymi grotami po to, żeby... Cudowne, tak jest. I teraz te wieżyczki, które widzicie, taka kopuła i dwie wieże obok niego, to właśnie Palacio Monserrate. Poso przez świat? No nie widać, żeby był bardzo silny wiatr tak naprawdę, bo zazwyczaj to tak wieje, że... On nie jest charakterystyczny tutaj, on jest takim chwastem tak naprawdę, który przez przypadek się dostał i teraz pokrywa całe kurwa. Ale kwitnie ślicznie, tak, ma taki przepiękny kwiat, który właśnie zakwita. No, po co tu chcę więcej robić? Proszę Państwa, tutaj w Turismo Cabo da Roca jest, jak dobrze pamiętam, skrzynka pocztowa, gdzie można wysłać swoje kartki, bo o to też pytaliście. Tam jak wyjdzie. Ja wam zapomniałem powiedzieć, co ja wczoraj widziałem. Thank you.
Czekaj, to my ta ruba do środka nie włazi. Niewinnie tu wygląda, a jak tego zbliżyłem bardzo. No jeszcze nie mam. Jadwiga. Może, stójcie, ja sobie też, ja bym nie, dobrze, tylko później popatrzeć to i dać się tego to czerwone, dobrze? I tam za chwilę można wyłączyć. O, Nawek, nie patrz na to, zrób mi tu. Czekaj. Proszę zobaczyć. Ja im jeszcze zrobię raz. O, jeszcze sobie tam przy tej tablicy pani stać, bo jak działa... No, no właśnie, bo on jest taki... No nie kontekstu. Ci ma było. Pan Omero, Amelia. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko. W godzinach to było około godziny 10, jak dobrze pamiętam, bo największym problemem było to, że ludzie byli wtedy w kościołach i tak naprawdę to jest to słynne trzęsienie ziemi. Lecznicze, co wy mówicie? Tequila. Słyszał ktoś kiedyś o czymś, co się nazywa tequila? Przede wszystkim tu, natomiast jak oni to sprowadzili, bo co się robi? Obcina się tak naprawdę te liście i tam potem się wbija taką jakby przyssawkę i tak zaciąga się tą wodę i z tego... Tak jak mężczyzna bym pierwszy. Jest taka reakcja, to więcej degustacji nie ma, koniec. Araukaria u nas też w jakimś tam arboretum na pewno się trafi, ale w naszym klimacie ciężko. Dziękuję.
werandę sobie wyjść, Kawusia. Noga na nogę. 50 lat, to bym sobie jeszcze taki postawił. Tak bym wychodziła, jak u siebie wychodzę. Idziemy na prawy. Techo, czy też Teżo portugalskim. Tu widać, to jest ujście ptaku do oceanu, tak zwane estuarium ptaku, które tutaj łączy się z oceanem. Tutaj do Angolii, która jest dawną kolonią portugalską, czy też do Brazylii i tam szukają pracy dzisiaj Portugalczycy, bo tutaj widać. Kto to widział, taką rzekę? Koende. A my do Betlejem. Za chwileczkę jesteśmy w Betlejem. Dokładnie tak. Po portugalsku nazywa się to co prawda Belem, ale to oznacza nic innego, a Betlej facet takim orłem puszcza go, on robi taką rundkę, ten orzeł dookoła stadionu i potem grają. Pamiętajcie, że jak się jest tutaj, to się kibicuje Sportingowi albo... Chyba dość, bo zobacz, sprawdź. Chodzi do czego otrzymałem, ale... Dobra, bo to tylko... Stawaj, tu jest coś zrobione. On zastarczy. Historii odkryć geograficznych, także w takim skrócie telegraficznym. O, tak. W takim telegraficznym skrócie opowiem. I tutaj będziemy rozstawać się z panami kierowcami. My potem przejściem podziemnym przejdziemy na drugą stronę. Thank you.
kasowy krzyżyk. Maską, najważniejszy żeglarz, ale